Cześć wszystkim, tu Wiki, witam was w kolejnym odcinku, trzecim już Rusty Lake Roots. Będziemy kontynuować naszą przygodę. Ostatnim razem zajmowaliśmy się rodzeństwem starszym, Albertem, Samuelem i Emmą. W sumie to jestem ciekawa, co będzie odnośnie Emmy, co tu jest połączone, więc może idźmy w tą stronę. Jesień 1891, huśtawka. Albert i Frank. Myślałam, że... A to musi nie być widocznie tak bardzo połączone. Ale tak, na pierwszy rzut oka rzuca się mi tutaj nóż w oczy. Co ty tutaj... Aha, nie masz sznureczka. Coś byś tam chciał pewnie porobić, co? O czym myślisz? Dynia. Dynia i to nie uśmiechnięta, ani z bezstrasznego jakiegoś... A! Można wydziargać jej. Właśnie. Okej. Mamy dynię, faktycznie. Mogę coś tu zrobić? Nie. Masz tą dynię? Zanim jeszcze cokolwiek zrobię. No masz dynię. Przecież chciałeś dynię. O. Aha. Okej. Klucz. O, dzięki. Dzięki za kluczyk. Dalej nic. Tu mamy misia. Weźmy tego misia. Ewentualnie... Nic? Okej. Nic nie mogę z tym zrobić. Ale klucz. O, łapka. O, będziemy składać misia pewnie. Ostatnio tu była ręka, jakiej się oświadczył John. Johnny Nawalony, nie wiem jak mu tam. O, łapek misia, super. Będziemy składać misia, jak ta lala. A ty kim jesteś? Kim ty gościu jesteś? Aha, ty chcesz misia. No tak, musimy poskładać misia. Spróbujmy znaleźć misia całego. Mamy tylko to i to. A gdzie będzie reszta? A! To tylko tego mu brakuje. Myślałam, że cały będziemy składać. Jest cały. Ty pewnie zejdziesz, dasz mi linę. Zgaduję. No. O! Mogę go huśtać. Ui. Spadniesz? O, spadł! Pewnie wpadł do tego właśnie, tak miałam powiedzieć. I zaufamy misia. Czy on wykona na nim egzekucję? O Boże. No nie gadaj, że on się w końcu puści, ten dzieciak. A, ty dalej chcesz misia, czyli jak ci dam misia, to ty pójdziesz na dno? O, teraz się puści pewnie. O jest, ale Albert jest niedobry. Albert jest po prostu B. Bardzo mi przypomina Czesia, ale idźmy w tą stronę. Zobaczymy, co tu będzie dalej. Emma, poszukiwanie. Ten sam rok, czyli to wszystko w tym samym czasie się dzieje. Aha, poszukiwanie. Czy to był jej syn? Prawdopodobnie tak, to był jej chyba syn. I widzimy kwiaty te, które ona produkowała. Tusz, pomarańczowy tusz. No dobra, cokolwiek, nic. Mhm. B, C, D, A. Równa się. To pewnie... W sumie nie wiem, co to jest. Na razie nie będziemy wnikać. O, układanka. Będziemy sobie układać. Co my tu będziemy układać? Mapa jakaś. Ale nie mamy wszystkich części. O, tu będzie. Zaczyna się. Tu... no to musi być tutaj. No ale brakuje nam kolejnych części. Będziemy szukać dokładnie trzech chyba. Spróbujmy jeszcze tu zobaczyć. Góra. Dół. Nic. To może teraz tu. Krowa, okej. To dziwnie wyglądało. Tu nic nie ma. Może całkiem w tą stronę. Tam widzimy z... Co to było? Tam widzimy zamek, ten co zawsze tak w sumie jest. I tu nic nie ma, ale może się coś pojawiło w takim razie. O! Ty przylazłeś! Co ty tutaj? Chcesz tusz? Nie? A ma jakąś kokardkę, może od niego coś weźmiemy? Chyba, że tu jest klucz, tylko go nie widać. No nic, zobaczymy co jest dalej. Emma jest na czarno ubrana, bo nie, pewnie nie może znaleźć swojego syna. Czy tak? No właśnie, gdzie jest twój... O kurczę, zapomniałam jak ty miałaś na imię.
chłopczyku. Dear son, drogi synu, szukałam cię tak długo. Jeśli znajdziesz ten list, poszukaj mnie na schodach. Twoja matka. Smutno. A co to jest? Wlaliśmy tutaj tłuszcz. Ale co to jest? To trochę nie wiem. To mi przypomina laser, jak kiedyś. Ups. Nie! 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 No, od nowa! Fuck! Ale zripowałam. Dobra, nieważne. A, chyba od tej samej... od tego samego... tego jest. O, mamy kawałek. Super. Ty coś tu możesz mieć? Chyba nie. Ale dobra, będziemy szukać dalej kawałków. To spróbujmy rozwiązać. O, tu jest kolejny kawałek. B plus C plus D minus A. Pierwsze, co nam mi się kojarzy, to liczby odpowiadające po kolei A, B, C, D, wiecie. Ale to chyba nie bardzo. Na razie usiądę do tego jeszcze. Spróbujemy... Mogę. Okej, spoko. Nie mogłam przez chwilę tego nacisnąć. Tutaj mogę to postawić, to pewnie będzie gdzieś tutaj, a to będzie tutaj. To musi być tu w sumie. Nie ma innej opcji. To będzie tak. To będzie tak. O, patrzcie, A, B. Ty, to są współrzędne. To są, kochani, współrzędne. Jakieś. Aha! To jest na lunecie. Czekajcie. Jedno z nich mieliśmy, bo nam chyba zaświeciło i to przypadkiem całkiem dostałam. Ale czekajcie, A, B, 60, B62, ale... to... Kochani, chyba mam pomysł, bo tak sobie pomyślałam, że przecież te współrzędne... Znaczy B to będzie 62 prawdopodobnie, to jest 100. Na A nie mamy podanego na przykład, czy na przykład tutaj, to jest chyba C, jak dobrze widzę, oczywiście C. Nie mamy podanego numerka, ale możemy się w sumie domyśleć, co, jaki tu będzie. Zobaczcie. Gdzie to jest? Niżej. O. W sumie idealnie pasuje. Zobaczcie, tu jest ten... tam widać jak liść, ale tu jest drzewo i to jest idealna pozycja. Czyli to jest... tam było 62, to tu będzie 35. C to jest 35. Ja sobie to zapiszę. Kurczę. O, piszę to? Jest. C 35. I później odejmiemy i będzie z tego trzycyfrowa liczba, teoretycznie. C mamy, B mamy, A trzeba jeszcze dorwać. A to jest wiatrak, czyli wiatrak był tutaj, dokładnie. I jak najniżej, nie, to było tu. Czyli 0, 4. To jest, A to było? Tak. 4, po prostu 4. D to będzie ciężko zobaczyć. Jakieś domki. Poszukajmy. O, to chyba jest to nawet. Są dwa bloczki. I to jest chyba tak z boku. Nie, na środku. Idealnie ta pozycja, która jest teraz. Czyli to będzie 33. 33D. Tak? Bo mamy B. Tak, dokładnie. Czyli teraz powinniśmy B plus C plus D. A, jeszcze B sobie nie zapisałam. Jaki tam był? 62? 62. B równa się 62. I teraz szybka matematyka. To jest 130. To 130, tak, 130. Odjąć 4 to jest dokładnie. Jest! A, widzicie? Główka pracuje, nie jest tak źle. Co to jest? Pieczątka. A to już wiemy, do czego to będzie ten. Ona chce podstemplować ten nasz list, do którego pisała do syna, prawda? Tak, dokładnie. No, jak fajnie się zwija. Aha, ja już wiem, do czego kruk nam tam ma zanieść i pewnie dostaniemy od niego notkę jakąś, czy coś w tym rodzaju. Okej. No leć. Lecisz? Krukeł. Ona dalej szuka syna. No syna tu masz. Co to teraz trzeba? Kruk, wypad. A, okej, trzeba było tylko kliknąć na niego. Bez problemu.
O, ale mnie ta historia teraz rozciekawiła. Idziemy dalej. Rozciekawiła. Jest takie słowo! Idziemy dalej w tą stronę, bo mnie bardzo to ciekawi, co tu jest dalej. Emma dalej. To będzie inny rok. To jest 5 lat później? Dobrze pamiętam? Było 91 chyba. Myszko, nie ładuj mi się. Obraz jest. I co ty tu masz? Kwiatuszki. Czarny kwiatek. No proszę. Znów będę hodować kwiatki? Emmuś. Co to jest? Kwiatek, kwiatek, kwiatek. Te kwiatki chyba oznaczają kolory, jak dobrze już rozumiem. Jak to nieraz w podstawówce się czy tam w tym malowało. I tu będziemy musieli kolory pewnie inne stworzyć. Już widzę, Boże, szubienica. Już widzę, że inne kolorki. A mogę jeszcze coś z tym zrobić? Nie. Tu? O, miodek. Mogę cię zabrać? Jezu, jak to wygląda. Cokolwiek? Nie. Dobra. A co tu jest? Co tu jest? Co? A nie. Dobra, to jest łapka. Dobra, chyba musimy troszeczkę zabrać. Nie? O, klucz. Kolejną rzecz mamy. Co to jest? Kurkuma. To jest jakaś przyprawa. I muszelka. Tu nic. Co to jest? A mogę linę zabrać? Nie. Od razu mi wskakuje na to, ale otwórzmy sobie to. O, jest pędzel. Okej. I woda chyba. Butelka. Zgaduję, że butelka z wodą. Czy coś w tym rodzaju. Albo do tego. Dokładnie. Olej. Olej, tak. Zgaduję, że będziemy teraz mieszać kolory. Więc tak. Mamy kolor, to jest pomarańczowy chyba, tak? Aha. Okej. Kolor pomarańczowy to jest ten kwiatek, więc pomalujmy to, będzie na pomarańczowo, chyba rozumiem. O! Aha! Ja mam to tak malować. Okej. Ciekawe. Lol. Tego się nie spodziewałam. Myślałam, że kliknę i będzie, wiecie, zaliczone. A tu proszę, my malujemy. Czarny kolor to jest to i to. Więc pomalujemy to. Okej. Jak? O. Okej. Nic tu nie ma, okej. Już się wystraszyłam. No, dobra. Powiedz. Tak nie było. Tylko. What? Lol. Okej. Co tu dalej? Czerwony kolor. Podejrzewam, że musimy to zrobić. Jagódki są czerwone. Zrobić z tego kolor. I. Może podnieść. Nie? Muszelka? Nie? Kurkuma? Nie. Olej. O, dokładnie. Super. Mamy czerwoną farbę, którą sobie pewnie tu musimy położyć. Dokładnie. I teraz to było czerwone, jak dobrze pamiętam. Różyczka. I malujemy. Więc to, co będzie? Czerwone niebo? Jak Akatsuki? W Naruto? jakie tu jeszcze kolory? Żółty i... To jest biały. Skąd ja ci wytrzasnę? O, muszelka jest biała. Czyżby? Tak, będziemy ciapać muszelkę. I jest ten kolor ekstra. I kurkuma jeszcze pewnie da się coś z tym zrobić. Okej, mamy żółty. Idealnie. Super. Co to było? Takie trochę to. Emma! Emma? No, no co ty? To twój brat! Czemu ty? Ja rozumiem, że. Emma? Ale ty weź nie żartuj, powiedz, że żartujesz. No co ty, kobito? Smutek. A, powiesiła się nasza Emma, bo straciła syna. O, fuck. Mocne. O, fuck. Kwak.
No kurczę, i Emma, drzewko Emmy się skończyło. Nie ma nic dalej, tu jest już inna odnoga. O kurde, smutno. Emma źle skończyła. A to wszystko przez ciebie, Albert! Albert, jesteś B! Dobra, ale może... A zobaczmy, co u naszego zwariowanego Alberta się dzieje. Co wy na to? A zobaczmy. Gra kłamstw. Ida, Samuel, Albert i Mary. Super, zapowiada się ciekawie. No pięknie. Widzę, że ciężka pogawędka tu będzie, no ale pogadajmy najpierw z tą. Co ty tu masz? Klucz jest schowany za prawym dolnym rogiem obrazu. I moja siostra umarła. Co wy gracie? Moje zdjęcie jest w kieszeni diabła. Klucz jest schowany pod gazetą. Moje zdjęcie jest w kieszeni diabła. Okej. Okay. A o czym wy myślicie? Mogę was... Nie, nie mogę was cpyknąć. Ty o czym myślisz? Aha, zakochałeś się w tej. No sorry, ale ona chyba tam ma kogoś już. A mój brat nie jest żonaty. Karta jest schowana na prawo od obrazu. Polisz. Odnaleziona miłość Polisz. Ten... Okej. Okay. Czyli ty się w niej bujasz, ale on nie jest żona... A nie, twój brat. Czyli to nie jest twój brat przecież. A ty co tam masz? Kod do szafki kończy się liczbą 94. Jest lato. Karta jest schowana w lewym górnym rogu zdjęcia. O, i co? I teraz będę sprawdzać... Ej, to jesteś ty, Emma? Nie, kurczę, już nie wiem. Pogięło mi się. Albert, Emma, Samuel. Nic nie mogę z wami tu kliknąć? Nie. A tu co jest? Braś te łapy? Wysoka kapłanka zawsze mówi prawdę. Diabeł zawsze kłamie. Rydwan kłamie tylko raz. Cesarzowa mówi prawdę tylko raz. Wyjrzyj na zewnątrz. O kurde. Nie! Chodź tu. Aha, ja mam tą kartę komuś wręczyć w zależności od tego... Wow! Wow! To będzie ostre. Trzeba patrzeć, gdzie co jest. Ludzie. O. Okej. Okay. Muszę pamiętać, gdzie to znalazłam. Może ja będę sobie zapisywać. Co wy na to? Obraz i klucz. Zapisałam sobie, że tu jest obraz. No jeszcze ludzika se narysuję. O, super. Wiem, że obraz. Klucz. Dobra. Mamy klucz. Trzeba pamiętać. Kod kończy się na 9-4, ktoś mówił. Muszę też pamiętać o kodzie. Daily... A, ona się powiesiła. Czyli to nie ona. O, incydent w Rusty Lake Hotel. Znaleziono ciało Emmy van der Bloom. Boom. Okej, mamy klucz. The Devil. Karta. No super. Tu już dostałam ten. Coś mogę tu jeszcze? Nie. Karta The Devil. Komu ja mam... Aha, ja mam te karty im rozdzielić chyba. Jak rozumiem. Komuś mam diabła wręczyć, a komuś... A kto mówił prawdę w takim razie? Kto mówił, że klucz jest znaleziony w tym? Moje zdjęcie jest w kieszeni diabła. Ostatnio... O, kod kończy się na 9, na 4-6. Pod gazetą. Ty kłamałaś. Ty kłamałaś. Nie był klucz schowany pod gazetą. Kłamca. Kod do szafki zaczyna się na 3-7. O, mamy. 3-7 i tam było 4-6 chyba i na 9 coś było jeszcze. Klucz jest schowany za prawym dolnym rogiem obrazu. Ty powiedziałeś prawdę. Moja siostra umarła. Ty powiedziałeś prawdę raz, a ty raz skłamałaś.
Dobra, spróbujmy wpisać ten kod. To jest 3 7 Skłamał. Któreś z nich skłamało i nie wiem które. Ale to już mamy ten. Co ty tam masz jeszcze? Mój brat nie jest żonaty. Karta jest schowana na prawo od obrazu. No to nie powiedział prawdy teoretycznie. Odnaleziona miłość. Ty w sumie nic nie mówisz mi. O! W kieszeni diabła! O! Ona powiedziała prawdę! Czyli on teoretycznie jest diabłem. Moje zdjęcie jest w kieszeni diabła. Czyli powiedziała prawdę i 4-6. I nie wiem, czy ty... I jest pod gazetą kłamca i prawda. O kurde, to będzie ciężkie, żeby to rozstrzygnąć. Co ty tam masz jeszcze? Kod do szafki kończy się liczbą 9-4. 9-4. Ops. Jest lato. W górnym rogu zdjęcia. Kłamiesz. Czy jest lato? Nie, nie jest lato. Znów kłamiesz. Wszędzie kłamcy. 9-4. Czyli ona powiedziała prawdę. Czyli poprzednia skłamała. Czyli ty powiedziałeś prawdę z 34 i dolnym rogiem obrazu. Powiedziałeś prawdę. Moja siostra umarła. Nie wiem, czy to jest ten... a ty za to skłamałaś. Powiedziałaś prawdę tylko raz. Schowany pod gazetą. Ona powiedziała prawdę tylko raz. A według zasady... Ups. Wysoka kapłanka mówi... Zawsze mówi prawdę. To nie było. Diabeł zawsze kłamie. Rydwan kłamie tylko raz. Cesarzowa. Czyli ona jest cesarzową teoretycznie. Karta. A nie pokazuje mi, co tu jest. Chariot. Empress. Czyli ja szukam Empress. Devil... I tu jest Empress. Czyli jej muszę wręczyć to. Masz. Wcinaj. Ty masz ten. Super. Jedna rozwikłana. Teoretycznie on jest diabłem. Zaraz diabeł. Zawsze kłamie. Ty, co tam mówisz? Mój brat nie jest żonaty. Przecież ona siedzi z nim, więc... karta jest schowana na prawo od obrazu. Kłamie. Odnaleziona miłość? O kurde, nie wiem. Zobaczmy ją jeszcze. Kod do szafki kończy się 9-4. Powiedziała prawdę raz. Ups. Jest lato. Raz skłamała. Raz powiedziała prawdę i raz skłamała. Kurczę. No to z tobą nie pogadam. No nie, co tu zrobić teraz? Ej, tu jest jeszcze karta ukryta. Tu. Jest. Jest karta. A, to jest. High Priest. Ty masz to, ty masz to. No. I co? What now? Może źle ułożyłam jednak. Może faktycznie coś źle pomyślałam. Wyjrzyj na zewnątrz. Aha, czyli teraz muszę spojrzeć na zewnątrz. Zjesz mnie. O kurde. Okej. To co mam z tym teraz zrobić? Czaszka, pewnie na ciebie założyć. No jak? No jest. O Boże. Fajna zagadka. Fajnie było se zobaczyć, jak to, wiecie, no, na kartce i tak dalej samemu.
A teraz będę się z wami żegnać. Jest trochę na liczniku czasu. Zobaczymy, co później dalej będzie. Także trzymajcie się, do zobaczenia i pa, pa.